Cześć, was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Adex. Witam was w tym kilkuczęściowym filmie. Jak widzicie po tytule, jest to część pierwsza i jak się też spodziewacie po tytule, budujemy sobie w tym takim kilkuczęściowym filmie, słuchajcie, więzienie stanowe Easy Life. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Będzie to więzienie inspirowane bardzo mocno więzieniem z GTA 5. Kto grał w GTA 5, ten na pewno wie, o co chodzi. Jest to takie typowe amerykańskie więzienie w kształcie ośmiokąta, że tak powiem, usadowione na środku pustyni, ale gdzie ono jest, to już wam pokazuję dokładnie, gdzie ono się na mapie naszego serwera oczywiście znajduje. Teraz powinniście widzieć sobie mapę. O, w ogóle Craft do mnie idzie z tego, co widzę. Jesteśmy aktualnie na pustyni, tutaj się znajdujemy. Już widzicie w sumie całe to więzienie, ono ma taki kształt i widzicie, że ono jest dopiero w budowie, ale zaraz wam pokażę, co się udało do tej pory zbudować, jak to wygląda. Więc generalnie więzienie znajduje się tutaj. Jest to niedaleko strefy VIP i tutaj tej, że tak powiem, oazy, więc generalnie jest dość daleko, bo na przykład główne miasto znajduje się, słuchajcie, tutaj, więc no od głównego miasta naprawdę trzeba dość długi kawałek tymi autostradami tutaj jechać, jeżeli ktoś ma swoje auto, bo tak będzie się trzeba dostawać do tego więzienia, ewentualnie tutaj na przystanek do strefy VIP i stąd będzie można też sobie przejechać jakimś tam samochodem czy coś tu między górami na pustyni i dotrzeć tutaj do tego naszego więzienia. Także słuchajcie, ja przychodzę z powrotem do gry. Także teraz już widzicie grę. Generalnie, co wam chciałem powiedzieć, jest to więzienie stanowe, siema, jest to więzienie stanowe, takie typowo amerykańskie, może zrobimy sobie dzień. Jest to takie typowo amerykańskie więzienie, natomiast jest jeszcze, tak jak widzicie, w bardzo, bardzo surowym stanie. Tu jest przykładowo jeden budynek, który Craft napisał, że to więzienie jest większe od jego całego serwera. To miło w sumie, no bo jest dość duże. Jest to budynek, ten taki, który jest przy wejściu, troszeczkę wzorowany, ten, który jest przy wejściu do GTA 5, może wam się postaram jakiegoś screena pokazać. Stąd jest tutaj ten niebieski beton, natomiast on jest, jakby widzicie, sama bryła tego budynku, jeszcze totalnie nieskończona, nie ma żadnych tutaj szczegółów, więc jest to, widać, że to jest surowo w budowie. Kolejną rzeczą po tym budynku jest główna brama wjazdowa, którą policja będzie mogła na serwerze oczywiście otwierać, bo chyba nie wspomniałem wam, ale te więzienie, które jest tutaj budowane, nie tylko ma wyglądać, ale ma też działać, słuchajcie, dlatego że no mamy taryfikator policyjny na serwerze i tak dalej i generalnie załamanie tego taryfikatora, gracze trafiają aktualnie do aresztu policyjnego. No i będzie to na takiej zasadzie, że po prostu tam po przekroczeniu jakiegoś limitu, jakby minut od siatki, będziecie trafiać do więzienia stanowego, a nie do aresztu. No i może będzie jakaś praca, znaczy tak planuję, żeby zrobić jakąś pracę więźnia, jakieś prace społeczne, coś takiego, nie wiem, będziecie kopać stoł nad drewnianym kilofem czy coś w tym stylu, żeby to nie było za łatwe. Nie, no zobaczymy jak to tam, słuchajcie, będzie. No ale dobra, wracając. Generalnie, no to tak, brama wjazdowa, którą tutaj prawdopodobnie będzie tabliczka z możliwością otwierania przez policję takiej bramy. Specjalnie są właśnie dwie bramy, tak żeby żaden więzień nam generalnie nie wyszedł, nie uciekł przez to, że ktoś tutaj po prostu wchodzi, dlatego będzie trzeba tutaj ostrożność zachować. Dalej mamy, słuchajcie, szlabany razem z kolczatkami, mamy taką, jakby, że tak powiem, wiadomo, strefę taką między dwoma bramami, tak? Taka, wiecie, strefa, nazwijmy to, kurczę, nie wiem, weryfikacyjna. Coś takiego, że wiecie, że wjeżdża tu samochód, tu jest zamykany z dwóch stron, sprawdzany przez policję, zanim wjedzie do środka. Czy na przykład autobus więzienny, do których zaraz przejdziemy, słuchajcie. No, także tak to wygląda. No i co dalej, jest wjazd i tutaj generalnie jest cały teren więzienia, który jest, jak widzicie, jeszcze w bardzo surowym stanie, praktycznie nic tutaj, słuchajcie, nie ma, oprócz trochę wygładzonego terenu, jak widzicie, chociaż będę musiał to zrobić, żeby bardziej naturalnie to wyglądało, no na razie jest zrobione tak pod budowę, ale zobaczymy. No i co, jest wjazd i mamy tutaj jeszcze, z tego, co się tutaj znajduje, no to mamy jeszcze oczywiście kolejne
kolejną kolczatkę, mamy taki szlaban, który się tutaj chowa w to, taką wiecie, na takich kratkach. Tym razem tamte są unoszone do góry, te są takie chowane. No i mamy tutaj, słuchajcie, autobusy więzienne. Generalnie jeśli chodzi o pojazdy, to ja totalnie pojazdów nie umiem budować, więc generalnie wzorowałem się gdzieś tam na internecie, w grafice Google znalazłem taki podobny autobus szkolny i po prostu na takim autobusie szkolnym, bo to są takie typowe autobusy szkolne amerykańskie, tylko przerobione po prostu na więźniarki, i na takim autobusie amerykańskim się troszeczkę wzorowałem tutaj. No generalnie on wygląda trochę jak taki autobus amerykański, moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie wyszedł, ma tutaj biało-niebieskie barwy, czyli barwy, wiadomo, takie no policyjne, biały i niebieski kojarzy się z policją, tak samo jak czarny i biały, ale to bardziej w Stanach. No i generalnie tak one wyglądają, mają tutaj koguty na górze, czy tam sygnały, czy jak kto woli, jak zwał, tak zwał, mamy te żółte światła przednie, mamy tutaj grill, mamy wejście do środka, tu jest normalnie fotel kierowcy, ale nie będę wbijał, fotel kierowcy, mamy tutaj, oczywiście jest kierowca od więźniów, jest kratą taką dużą, że tak powiem, w środku odbezpieczony, że tak powiem, zabezpieczony przed więźniami, mamy również kraty w oknach, aby więźniowie tutaj nam nie uciekli podczas transportu do aresztu, właściwie do więzienia stanowego, bo to już nie jest areszt, to już jest więzienie. No i generalnie tak to wygląda, tych autobusów jest tutaj kilka, prawdopodobnie będzie jeszcze kilka tutaj, chociaż tu będzie parking przed tym, taki dla samochodów bardziej cywilnych i tak dalej, ewentualnie na przykład dla osób odwiedzających swoich, powiedzmy, w sensie dla rodzin więźniów, tak, jak jakaś rodzina przyjeżdża sobie, powiedzmy, odwiedzić więźnia, no to sobie parkuje tutaj samochód i idzie wtedy do pokoju odwiedzin, jeżeli taki zbudujemy. Właśnie, to jest bardzo ważne pytanie dla was, napiszcie w komentarzach w ogóle, czy na przykład jak będziemy budować jakieś takie większe rzeczy, typu na przykład to więzienie, bo to nie jest wcale małe, to będzie dość duży teren, to czy chcecie, słuchajcie, takie filmy, czy nie, to jest pierwsza rzecz, czy wam się fajnie coś takiego ogląda, z takim opowiadaniem, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, napiszcie po prostu, jeżeli macie jakieś pomysły, co w tym więzieniu można by było jeszcze dodać, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, powiedzmy, co by tutaj wsadził do tego więzienia, co by tu zbudował, to napiszcie oczywiście w komentarzu, ja wszystkie komentarze przeczytam, dam serduszka, podpinam do tych komentarzy i będę wdzięczny. No i zostawcie też łapeczkę w górę, bo im więcej tych łapeczek, tym lepiej, bo większa motywacja, żeby dalej słuchać i nagrywać. Oczywiście na serwer również was zapraszam, IP serwera mc.easylife2.pl albo easylife2.pl bez tego mc, chociaż można i tak i tak. No generalnie to tak jak widzicie, tutaj dużo tego nie ma jeszcze, możemy przejść do murów, są mury, mamy na murach, mamy jeszcze drut kolczasty, mamy, słuchajcie, wieżyczki strażnicze, na których też jest drut kolczasty, jeżeli ktoś by się próbował, powiedzmy, wspinać tutaj, no to tu nie przejdzie, bo się pokaleczy cały, na wieżę też nie wejdzie, bo się też całe pokaleczy, więc jak widzicie, no więzienie jest naprawdę mocno strzeżone. Tu drutu kolczastego co prawda nie ma, ale no tutaj jest cały czas ochrona, więc tutaj raczej no nikt głównym wejściem nie ucieknie, no bo raczej nie miałby szans. Więc tak to wygląda. A już myślałem, że tu podkop będzie można zrobić, ale jednak nie, jednak jest zabezpieczone. No i mamy te wieżyczki strażnicze, może zrobimy wejście na niektóre, chociaż one są, jak widzicie, takimi troszeczkę atrapami, tutaj się nie da wejść na górę, ale nie, one mają, że tak powiem, wyglądać i moim zdaniem wyglądają całkiem fajnie. Chociaż wszystkie te wieże, z tego co sprawdzałem, nie, to wszystkie te wieże to wyglądają praktycznie jak latarnie morskie, nie? W sensie tak nawet Patryk powiedział, że wygląda jak latarnia morska. Znaczy bez murów, bo z murem może nie, ale bez tych murów, jakby stała sama, to można by było równie dobrze tą wieżę postawić gdzieś w porcie i by była latarnia morska, nie? Także to jest bardzo, bardzo podobne. Dobra, tak naprawdę jeśli chodzi o plan, jaki ja mam, no to na pewno chciałem zrobić tutaj na środku tego więzienia, chciałbym zrobić albo na środku, albo gdzieś tutaj bardziej, chciałbym zrobić na pewno spacerniak, chciałbym zrobić jakieś boisko do kosza, takie wiecie, jak w takich prawdziwych więzieniach amerykańskich. Jakąś stołówkę pewnie zrobimy, coś takiego. No i generalnie plan jest taki, że więźniowie, jeżeli już tutaj traficie na serwerze, jak już więzienie będzie funkcjonować, no to po całym więzieniu raczej będziecie mogli chodzić, nie będziecie mogli wychodzić tylko poza
obręb tego więzienia, więc chcę zrobić tak, żeby jak najwięcej miejsc mógł taki więzień sobie tutaj pochodzić. Żeby nawet jak ktoś trafi do tego więzienia, powiedzmy na pół godziny, załóżmy, no to żeby tam mu się jakoś bardzo nie nudziło, żeby nie był tam, wiecie, wsadzony w dwie na dwie kratki w celi, tylko żeby mógł sobie tutaj pobiegać, połazić, ewentualnie wziąć pracę jakąś taką, wiecie, społeczną od kierownika więzienia i sobie tutaj popracować. Więc tak to wygląda, słuchajcie, na ten moment. Na razie, jak widzicie, jest bardzo pusto. Troszeczkę wam powiedziałem, co planuję tutaj zrobić. Będziemy sobie to jakoś tam rozbudowywać. Kiedy kolejny odcinek się pojawi, nie wiem. W sensie z tego więzienia na pewno jak się troszeczkę rozbuduje tutaj bardziej, żeby jakiś tam progres jednak tej budowy pokazywać. Także ja na ten moment wam bardzo dziękuję za oglądanie. Tak jak powiedziałem, napiszcie komentarz, bo komentarze są naprawdę ważne dla mnie pod filmikami, tak samo jak łapeczki w górę, bo wtedy wiem, że po prostu wam się zwyczajnie filmik spodobał i że lubicie filmy z serwera i że po prostu chcecie więcej. Ja mam wtedy większą motywację do nagrywania, więc jak coś, to łapeczki i komentarze bardzo mile widziane. Tak samo zapraszamy na serwer easylife2.pl na wersji 1.16.5, na forum w sumie też www.easylife2.pl. Wszystko macie oczywiście podane w opisie, także ja się z wami żegnam. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się i mam nadzieję, że się nie zobaczymy w tym więzieniu. Także siema!